dzień, w którym spotkaliśmy się tutaj, powstał, powiedzmy sobie, z inicjatywy Polskiego Górnictwa Naftowego, Portu Gdynia, Urzędu Morskiego i ma, że tak powiem, na celu wprowadzenie tutaj zaproszonych gości w tematykę bezpieczeństwa związanego z LNG, czyli ciekłym metanem. Dlatego są to ćwiczenia ratowniczo-gaśniczo-wylewowe związane właśnie z tym przyszłościowym medium. Proszę zwrócić uwagę, tyle. Nie ma eksplozji, nie ma wybuchu. Za mną w tym momencie płonie LNG. Tam jest wlany gaz, ciekły metan skroplony, który w tym momencie się zapalił. Widzimy tutaj, ta studnia płonie, tam ten gaz się spala, ale nie ma praktycznie żadnego dymu. Najbardziej charakterystyczną cechą w porównaniu z innymi paliwami jest to, że jest to paliwo praktycznie ekologicznie czyste. W trakcie dzisiejszego pokazu pokazaliśmy, jak spala się, dotychczas stosowane paliwa spalają się, mazut, benzyna, olej napędowy. Było to związane z unoszeniem się chmury czarnego dymu. Byliśmy też świadkami wykonania rozlewu LNG na wodę. Jest to doświadczenie, które się wykonuje bardzo rzadko na świecie. No i zobaczyliśmy, że praktycznie poza bardzo szybkim odparowaniem nic się nie wydarzyło. Ćwiczenia ratowniczo-pożarnicze na terenie Portu Morskiego w Gdyni mają na celu wypracowanie instrukcji bezpieczeństwa. Posiadanie instrukcji bezpieczeństwa umożliwia grupie PGNiG komercyjne bunkrowanie praktycznie na terenie każdego portu morskiego. Komisja Europejska wprowadziła tak zwaną dyrektywę siarkową. Do 2025 roku statki w basenie Morza Bałtyckiego do cieśni duńskich muszą się poruszać na paliwie lekkim. Jedynym ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem, które spełnia te normy, jest właśnie LNG. Chcemy wyprzedzić naszą konkurencję, chcemy być obecni we wszystkich większych polskich portach i nie tylko polskich portach. Niemniej jednak polskie porty to pierwsza faza. Stawiamy na rozwój LNG, ponieważ chcemy też być jednymi z pierwszych w rejonie Bałtyku. W chwili obecnej jest możliwość bunkrowania w Kłajpedzie. My jednak mamy swoje LNG i chcemy rozwijać to w Polsce. W styczniu 2019 roku zamierzamy przeprowadzić pierwsze komercyjne bunkrowanie.